Sukces można osiągnąć tylko wtedy, jeżeli robisz coś z głębi twojego serca. Ten diament jest ukryty w tobie. Czasami szukamy czegoś na zewnątrz. A ten robi to, to ja też to będę robić. Ten robi to, to ja też to będę robić. W tym nigdy nie osiągniesz sukcesu. I o tym mówiłam już 1000 razy. Jeżeli kogoś kopiujesz, to jesteś tylko zawsze kopią. I to, co robisz, nie wypływa z twojego wnętrza, więc nigdy ten sukces nie będzie taki, jaki mógłby być. Księżyc to robienie czegoś z głębi twojego serca. Wyjęcie tego diamentu na powierzchnię. Idziemy dalej. Mamy już Saturna, mamy już Jowisza, mamy już Wenus i mamy już Księżyc. Kolejna planeta? Merkury. Moja planeta, tak nawiasem mówiąc. Merkury, komunikacja. Jeżeli chcesz osiągnąć w czymś sukces, to prędzej czy później musisz komunikować się z innymi. Merkury daje ci tą właśnie energię komunikacji. Jasno mówisz o tym, czego oczekujesz. Jasno komunikujesz się z innymi. Wszystko to, co jest związane z tobą, jest przekazane prostolinijnie. Proste słowa. Zawsze to, co jest dla ciebie ważne, przekazujesz do innych. I to jest, Merkury jest również planetą sprzedaży, handlu, pieniędzy, bo odpowiednia energia komunikacji gwarantuje ci również sukces materialny, bo jeżeli twój klient wie, co masz mu do zaoferowania konkretnie, to konkretnie możesz zdecydować, tego chcę, czy tego nie chcę. Jeżeli ty jednak nie masz dobrej komunikacji, to możesz być najwspanialszą istotą. Możesz robić najpiękniejsze rzeczy, jeżeli nie umiesz tego komunikować na zewnątrz, no to ten sukces nie będzie taki, jaki być powinien. I ostatnia energia, naturalnie Mars. Znów wracamy do cesarza. Jeżeli pragniesz osiągnąć sukces, to zawsze energia Marsa musi mieć w twoim życiu jakieś swoje miejsce. Mars to działanie, to energia, którą tchniesz w twoje cele. Jeżeli tylko wyznaczysz sobie piękny plan i wszystko pięknie, wszystkie te inne planety będą w tym wszystkim miały swój udział, a zabraknie ci tej siły przebicia, tej woli, tej wolnej woli, to osiągnę, wierzę w siebie, idę do przodu, to znów ten sukces nie będzie taki, jaki być powinien lub jaki mógłby się stać.